Co lepsze, borówka wysoka po lewej, czy jagoda kamczacka po prawej? Co warto sadzić? Dwie różne rośliny, bo jedna to jest suchodrzew, inaczej wiciokrzew, czyli jagoda kamczacka, druga to borówka. Zupełnie różne rodziny botaniczne, ale jakże te rośliny są do siebie podobne. Na ręce mogliście zobaczyć kolor identyczny, nalot woskowy identyczny. Niektórzy nie odróżniają ich od siebie. Wygląd je łączy, ale jeśli chodzi o uprawę, właściwości, to są kompletnie różne rośliny. Którą wybrać na plantację? Którą wybrać dla siebie, do ogródka? Postaram się teraz odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba tutaj nakreślić pozytywy i negatywy konkretnych gatunków. Zacznijmy od jagody kamczackiej. Jagoda kamczacka owocuje wcześniej. Jest to czerwiec, w okresach, kiedy też owocuje truskawka, więc potencjalnie może być truskawka dla niej konkurencją, tym bardziej, że jagoda kamczacka jest gorzka. Ale jeśli zrobicie na przykład koktajl jagoda kamczacka, truskawka, bo akurat w tym samym mniej więcej okresie są te owoce, to naprawdę polecam, jest to lepsze niż gdybyście te owoce zjedli oddzielnie. Dla jagody kamczackiej w tym okresie truskawka jest znaczną konkurencją i ludzie, jeśli będą chcieli kupić jakieś owoce, będą woleć truskawkę, tym bardziej Polacy, bo uwielbiają truskawkę. Ale z drugiej strony jagoda kamczacka owocuje wcześniej od borówki. Skoro owocuje wcześniej, jest to dość podobny owoc, to już można zagospodarować pewną niszę ludzi, którzy są wygłodniali borówek, świeżych borówek po zimie, albo przynajmniej czegoś podobnego. Niestety dużym minusem nawet tych odmian współczesnych, które są słodsze, jest ich kwaśność i gorzkość. To powoduje, że nie każdym ten owoc smakuje. Tym bardziej, że może pamiętać ten owoc z tych starszych odmian, bardziej gorzkich. No i niezbyt ten owoc się będzie ludziom kojarzył. Tym bardziej, że stare odmiany też mają dość małe owoce. Minie czas, zanim te nowe odmiany wejdą do świadomości ludzkiej. Jagoda kamczacka więc jest to owoc bardzo problematyczny. I nie wiem, czy stawiałbym, jeśli chodzi o zakup jagody kamczackiej, na całą plantację. Nie wiem, czy nastawiałbym się tylko i wyłącznie na ten gatunek, bo jest to gatunek kontrowersyjny, jeśli chodzi o smak. Na pewno jagoda kamczacka nie będzie miała takiego wzięcia jak borówka, bo borówkę praktycznie każdy lubi. Jagodę kamczacką może dość sporo ludzi nie lubić. Jagodę kamczacką też ciężej będzie sprzedać, bo ma konkurencję w tym czasie z truskawką. To były z grubsza minusy. A jaka jest największa zaleta jagody kamczackiej? Otóż wsadzicie ją wszędzie i będziecie mieli dobre owoce wszędzie. Nie musicie podlewać, bo nawet jeśli jest większa susza, to zanim do tej suszy dojdzie po wiośnie, to już jagoda kamczacka przestanie owocować, w sensie jagody się już skończą. Jagoda kamczacka bardzo głęboko się korzeni. Widziałem jej korzenie, ciężko wykopać. Cóż, bardzo odporna na mrozy. Kwiaty wytrzymują, z tego co pamiętam, chyba minus 7. Więc nic im nie grozi, ani przymrozki, ani susza. Coś za coś. No ale też nie dostaniemy tyle pieniędzy za jagodę kamczacką, co za borówkę. Borówka. Minusy. Tutaj trzeba się natyrać, żeby mieć cokolwiek, żeby owoc był dobrej jakości. No cóż, to jest duży minus i dlatego taka cena borówki. Czy rekompensuje, zależy kto jak uprawia, czy sobie dobrze przeliczył koszty, ale borówkę zje każdy. Każdy praktycznie lubi borówkę. Nie ma problemu ze zbytem, ale niestety tych plantacji borówki jest
coraz więcej. Może nastąpić krach. Już w tamtym roku powoli taki krach się robił, bo było tych owoców zbyt dużo. Cena może spadać borówki. Jest na nią moda, więc trzeba o tym pamiętać, że będziemy mieli niekonkurencję wśród innych owoców, jak w wypadku jagody kamczackiej, bo borówka nie ma konkurencji, ale będzie konkurencja, jeśli chodzi o producentów. Ludzie się na nią napalili, coraz więcej jest plantacji, więc zakładanie kolejnej plantacji to jest no ryzyko, ale ryzyko jest też przy jagodzie kamczackiej z innych względów. Dlatego ogólnie polecę Wam, żeby mieć i to, i to. Czy pół na pół, to już sami zadecydujecie. Ale i to jest trochę ryzykowne. Wbrew pozorom, te rośliny są bardzo podobne, jeśli chodzi o owoce. Ale mam wrażenie, że bardzo dobrze się uzupełniają. Już od samego początku sezonu możecie sprzedawać owoce i macie płynny przeskok z jagody kamczackiej, bo gdy ona kończy owocowanie, zaczyna się borówka. Macie zachowaną ciągłość. Nie jest tak, że wszystko będziecie mieli skompensowane w jednym momencie, tylko swoje prace możecie rozciągnąć na dłuższy termin, jeśli będziecie mieli i jagodę kamczacką, i borówkę. Moim zdaniem to jest najlepsze połączenie. Zresztą jeśli macie jakąkolwiek uprawę, nigdy nie nastawiajcie się na jeden gatunek. Miejcie przynajmniej dwa, bo jeśli coś z jednym gatunkiem się stanie, to jest szansa, że z drugiego coś wyciągniecie i przetrwacie rok z zyskami. Na razie dzięki za oglądanie i pa!